Sportowy czwartek. Zaprasza Wojciech Zawioła. Gościem sportowego czwartku jest Radosław Majdan. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Przedstawiać nie trzeba. Były piłkarz, reprezentant Polski, bramkarz, komentator piłkarski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale muszę cię na początek przeprosić, że zapraszam cię do programu w temacie reprezentacja, bo to nie jest przyjemny temat. Wiesz co, to prawda, to jest temat, który... Bo tak myślałem, że pewnie o tym porozmawiamy i myślałem, żeby, czy to będzie rozmowa życzeniowa, czy po prostu taka szczera, prawdziwa. I czasami prawdziwa do bólu, że tak powiem, oceniając to, co powiedziałeś, no te nie najlepsze nasze emocje, jeżeli chodzi o poziom naszej reprezentacji w ciągu ostatnich eliminacji. Wiesz, to tyle razy już rozmawialiśmy o życzeniach, nie tylko my, ale w ogóle w mediach. A święta się zbliżają. Może to jest dobry moment. Ale generalnie musimy się skupić na tym, co się dzieje w ostatnich miesiącach, bo nawet nie latach, bo gdybyśmy porównali reprezentację tę sprzed 2-3 lat z tą, która jest teraz, to jest niebo i ziemia. Co się właściwie stało takiego, że spadliśmy tak nisko? No myślę, że kilka czynników miało na to wpływ. Częste zmiany trenerów, kompletny brak stabilizacji, jeżeli chodzi o jakieś usystematyzowanie gry, pomysłu na tą reprezentację w ciągu ostatniego roku. My mieliśmy 3 trenerów. Ale trudno nie zmieniać trenerów. No Sousa sam uciekł. Tak. Santosza trzeba było zmienić, no bo działo się bardzo źle. Michniewicza też trzeba było zmienić, bo działo się źle. No właśnie i trochę odpowiadasz na to pytanie, które zadałeś, że jeżeli trenera zmieniasz, bo dzieje się źle, to albo trener jest słaby, albo złych zawodników dobiera, albo może złą strategię. Więc oczywiście nie tylko trener jest winien. Natomiast wszystko tak, cofając się trochę w czasie, zaczęło się od takiej chyba niefortunnej decyzji już byłego prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka, który zwolnił Jerzego Brzęczka. Mhm. I niezależnie, co się mówi o Jerzym Brzęczku, on spełnił wszystkie założenia, które zostały postawione. Mówisz to samo, co Czarek Kucharski kilka tygodni temu. Tak, i wiesz co, bo to jest ciekawe, dlatego, bo ja się zastanawiałem, czy troszeczkę ten grzech pychy nas nie dopadł. Chcieliśmy przedobrzyć i nagle wszystko, co działo się po Jerzym Brzęczku, było równią pochyłą, tak? Czyli przyszedł Sousa, który skorzystał z awansu, który wywalczył Jerzy Brzęczek, natomiast sam Sousa już nie wyszedł z grupy. Przypominam, przegraliśmy ze Słowacją. Pierwszy mecz, który był decydujący, później również przegraliśmy ze Szwecją, a zremisowaliśmy z Hiszpanią, a w końcu uciekł, po prostu nas zostawił i wtedy zmiana prezesa i Czesław Michniewicz, pierwsza bardzo kontrowersyjna, jeżeli chodzi o mnie, kandydatura. Pomijam wszystkie te telefony do fryzjera i tak dalej. Uważam, że no, jeżeli chodzi o poziom, o pomysł na tą drużynę, to chyba to, co później przyniosło życie, jest idealną też odpowiedzią i puentą tego wszystkiego, bo z jednej strony wyszliśmy z grupy i to jest ciekawe, bo ty mówisz o 2 latach. Ja bym ci powiedział, zobacz, my rok temu wyszliśmy z grupy i byliśmy w 16 najlepszych zespołów świata. Ale to jest tylko taki slogan. Byliśmy w najlepszej 16 świata, bo teraz, jeżeli się cofniemy pamięcią i w jaki sposób wyszliśmy z grupy, to naprawdę i cieszę się, że byłem wtedy tego zdania, bo dzisiaj to bardzo mocno utwierdza mnie w przekonaniu, że miałem rację, bo powiedziałem, wolę, żebyśmy w takim stylu nie wychodzili z grupy, ponieważ ten styl nie rozwija zespołu. Jeżeli wybijasz piłkę w krzaki, liczysz na to, że jakoś ci się uda i Robert Lewandowski ma 40 czy 50 metrów do najbliższego piłkarza, bo jest gdzieś tam osamotniony w okolicach pola karnego, a nasz drugi napastnik, Karol Świderski, gra jako prawy obrońca, bo tak wychodziło z zarysu taktycznego, to nie mogło się udać. Później ta afera finansowa, która jest takim gwoździem chyba do trumny, jeżeli chodzi o atmosferę i jak to się mówi, taką trucizną, która zalała tą reprezentację, ale też coś, o czym zapomnieliśmy. My awansowaliśmy z tej grupy, ponieważ Argentyńczycy postanowili mecz z nami skończyć w 80. minucie i nie strzelać nam więcej bramek, co było też mocno artykułowane w telewizji argentyńskiej, kiedy jeden z piłkarzy podbiegł do trenera. On powiedział, Meksyk tam, nie pamiętam wyniku, ale jeżeli strzelicie Polakom jeszcze jedną bramkę, to wtedy Polska odpada, a Meksyk awansuje. Natomiast no, kuriozum i czymś takim niegodnym było to, co później po kilku miesiącach McAllister, środkowy pomocnik Argentyny, powiedział gdzieś w swoich social mediach, że jeden z polskich reprezentantów podbiegł do niego w czasie spotkania i poprosił go, nie strzelajcie nam już więcej goli, przecież i tak awansowaliście. No to powód do wstydu. To jest powód do wstydu. I widzisz, i to już jest takie zarzewie tego, co działo się później, bo Czesław Michniewicz został zwolniony i ta cała afera, powiem ci, spowodowała, że ja byłem zwolennikiem trenera z zagranicy. Dlatego, ponieważ uważałem, że będzie jakiś reset, będzie odcięcie, że trener, który spojrzy z boku, tak, nie będzie uwikłany w te wszystkie, powie, słuchajcie, trzeba to wyjaśnić, albo inaczej. Ja też może trochę naiwnie na to
pooglądałem, ponieważ nie sądziłem, że jest taki duży problem w zespole, jeżeli chodzi o komunikację, tak? Że tam doszło do jakiejś takiej dużej kości niezgody, jeżeli chodzi o podział tej premii. No, Robert Lewandowski po mistrzostwach w tym pierwszym wywiadzie nawet u nas w Onecie powiedział, no nie było problemu, tam 5 minut rozmawialiśmy i tak dalej. Później zupełnie inne światło na ten cały problem tej afery premiowej od premiera Morawieckiego, Łukasz Skorupski, co było zupełnym przeciwieństwem tego, co powiedział Robert Lewandowski. W międzyczasie jeszcze Grzegorz Krychowiak powiedział, że tak naprawdę ci bogaci piłkarze walczyli o tych biednych, bo chodziło o to, żeby oni te pieniądze sobie wzięli, a tak naprawdę to ci najbogaci chcieli dla siebie jak najwięcej. I to jest przykre, bo to jest dla mnie duże rozczarowanie i zawód, jeżeli chodzi o tych, którzy najwięcej zarabiali, a mimo wszystko nie wykorzystali sytuacji, że byliby wtedy prawdziwymi liderami, dbając o tych, którzy chociażby grają w Lidze Polskiej, było ich mało, albo w takich klubach, gdzie nie zarabia się wielkich pieniędzy. No i Fernando Santos, który się pojawił, no wiesz, no wtedy wydawało mi się, okej, no facet zdobył Mistrzostwo Świata, Europy, przepraszam, chociaż było to dawno, natomiast już sama jego praca, ta jego energia, można by było powiedzieć, że wzięliśmy, tak jak zresztą Portugalczycy się z nas śmieją, trenera z emerytury. I oni byli bardzo zdziwieni. Widzisz, to tak zwany research nie zadziałał i ktoś, kto powinien sprawdzić opinię wśród dziennikarzy, wśród nawet trenerów z Portugalii, myślę, mając Andrzeja Juskowiaka, można było wykorzystać jego konekcje, znajomości i tak dalej, sprawdzić, czy Fernando Santos jeszcze ma ten wigor, tą energię do tego, żeby prowadzić reprezentację. Dzisiaj sam Fernando Santos, udzielając wywiadu, oczywiście oszczędnie w słowach powiedział, żałuję tej decyzji. Gdybym mógł cofnąć czas, nie podjąłbym się tej pracy. Cały czas jeszcze do tego bym dodał drugi wątek, czyli niewiarygodnie dużo afer PR-owych PZPN-u, które po prostu powodowały, że ja łapałem się za głowę. Co tam się dzieje? Bo w pewnym momencie to zaczęło wyglądać tak, jakby ktoś w PZPN-ie chciał podstawić nogę Cezaremu Kuleszy i pewne rzeczy wyciągał albo na światło dzienne, albo pewne rzeczy toczyły się takim tokiem. No tak, ale on jest szefem. On jest szefem odpowiada. I za to odpowiada, no właśnie. I też zatrudnia ludzi, prawda, którzy jeżeli nawet, bo ja nie sądzę, że prezes Kulesza tutaj składał film, który miał reklamować Puchar Polski, gdzie drużyny wyprowadza sędzia skazany za korupcję. Ale już pewnie miał wpływ na to, kto siada do samolotu, prawda, i w jakim stanie upojenia. Tak. Czy akceptował pewne rzeczy. No i stało się tak, że my w tych eliminacjach, gdzie wszyscy uważaliśmy, nie wyjść z tej grupy, to byłby wstyd, bo jakbyśmy sobie mieli wyciągnąć otwarte losy i sobie tak, dobra, to ja bym powiedział, pewnie dajcie na Mołdawię, Wyspy Owcze, no żeby nie było tak łatwo, to jeszcze może ta Albania, a ci Czesi, to sobie z nimi wyjdziemy łatwo. I to są eliminacje wstydu. To, co zrobili nasi piłkarze z trenerami, którzy prowadzili, bo później przyszedł Michał Probierz i teraz na razie jest, oczywiście, staramy się nie oceniać, staramy jeszcze gdzieś zachować ten dystans, natomiast Michał Probierz miał to wszystko w swoich rękach. On miał z jednej strony trudne zadanie, ale z drugiej strony przychodził na mecz z Wyspami Owczymi, więc taki mecz na rozbieg, rozgrzewka, prawda, z amatorami, którzy jeszcze w drugiej połowie grali w 10, a później mecz kluczowy z Mołdawią, który niestety nie potrafiliśmy wygrać. Okazuje się, że dalej nie potrafiliśmy wygrać, bo z Czechami też nie wygraliśmy gdzieś. Jeszcze tam się nam tliły takie teoretyczne szanse, ponieważ gdyby Mołdawia wygrała, co oczywiście się nie zdarzyło, ale jeszcze mogliśmy liczyć przy naszym zwycięstwie z Czechami, że jakiś tam wynik Mołdawii w Albanii z Albanią, zwycięstwo być może dawałoby nam ten awans. Natomiast tak się nie stało. I tutaj na razie jeszcze gdzieś, powiedzmy, selekcjoner Michał Probierz ma po części ten kredyt zaufania, ale coraz więcej widzę tam sprzeczności, coraz więcej zaprzeczeń. I tak naprawdę dzisiaj nawet nie wiem, w jakim my składzie wyjdziemy. Kto będzie grał w linii obrony, kto będzie grał w linii pomocy. No wiem, że Zalewski po ostatnim meczu na pewno wyjdzie w następnym na lewym wahadle, a Frankowski chyba na prawym, a Robert Lewandowski wyjdzie w ataku. I chyba Wojciech Szczęsny w bramce, a resztę to, interesując się dość mocno reprezentacją, po prostu nie wiem, bo sam selekcjoner bardzo często rotuje tym składem. Natomiast 32 zawodników wzięło udział w tych eliminacjach. To jest strasznie dużo. 8 meczów. Straciliśmy 10 bramek, tyle co Mołdawia. Zdobyliśmy 11 punktów na 24 możliwe. To jest szok. Chwila przerwy i za chwilę wrócimy. Sportowy czwartek. Zaprasza Wojciech Zawiała. W studiu Radosław Majdan. Mówisz o tej reprezentacji w taki sposób, jakbyś obarczał trochę Michała Probierza za wyniki ostatnich spotkań, ale powiedziałeś też kilka minut wcześniej, że
ta grupa była taka, że nie wyjść z niej to duży wstyd. Czyli tak naprawdę to był samograj. To sami piłkarze mogliby nawet wywalczyć ten awans, nawet bez trenera tak naprawdę. Czy tak nam się wydawało po losowaniu, ale okazało się, że jednak nie, że jednak drużyna potrzebuje trenera. Widzisz, bo ciekawe jest to, jeżeli chodzi o tą naszą przygodę w tych eliminacjach, że ja kilkakrotnie po meczu słyszałem, nie walczyliśmy, zabrakło walki, zaangażowania. Słyszałem to po meczu z Czechami w pierwszej połowie, którzy nas zmietli w pierwszych 2 minutach. Tak. Później w drugiej połowie w Kiszyniowie słyszałem, że nasi piłkarze sami mówiąc o sobie, wyjechaliśmy na wakacje, a w Albanii też, kiedy przegraliśmy z Albanią, że nie podjęliśmy walki. No to trochę mnie to dziwi, bo jeżeli masz drużyny pokroju Albanii, Mołdawii, Czechów, to jednego, czego możesz być pewny, to to, że będą walczyć, bo mogą być od ciebie słabsi. Możemy prezentować się piłkarsko lepiej, mieć lepsze umiejętności, większą jakość, natomiast te drużyny zawsze będą nadrabiali agresywnością, zaangażowaniem i jak poczują, jak tak zwaną krew na boisku, że jesteś w tym dniu meczowym niedysponowany, może ci się troszeczkę zlekceważyło rywala, to oni, możesz być pewny, skoczą ci do gardła i w wszystkich tych meczach właśnie... I tak było. I przykro się patrzyło na ten mecz w Albanii, taki w sumie ostatniej szansy, bo już nie mówię o drugiej połowie w Kiszyniowie, bo prowadząc 2-0, gdzie mieliśmy sytuację w pierwszej połowie na 3, na 4 i wydawało nam się, że ja nie widziałem, w jakim Wojciech Szczęsny jest ubraniu w tym spotkaniu, ponieważ cały czas byliśmy na połowie rywala, więc... Nie no, bo to był dobry mecz w pierwszej połowie. To była najlepsza połowa Fernando Santosza i tej reprezentacji. Ale trochę też nas zgubiła chyba jednak próżność, bo wydawało nam się już w przerwie, jak zawodnicy zeszli, że jest po meczu i nagle jakby się drużyny zmieniły koszulkami. To jest coś, co bardzo trudno jest w futbolu wytłumaczyć, a inaczej, jako były piłkarz, to generalnie tłumaczy to właśnie tą nad wyraz dużą, zbudowaną taką pewnością siebie i dekoncentracją w szatni. Że już myśleliśmy sobie, panowie, jest po meczu, no co ta słaba Mołdawia może nam zrobić, a okazuje się, że później no, robili wszystko, co chcieli tak naprawdę, tak? Oprócz tych bramek tam jeszcze parę sytuacji, kiedy zakładali nam tak zwane siatki i wyglądało to żenująco. No i ten mecz w Albanii, gdzie znowu nie podjęliśmy walki. I to jest duży problem tej drużyny. Są osoby, które uważają, po części podzielam tą opinię, że właśnie ta afera premiowa, że coś w tej drużynie... Atmosfera, czyli ten team spirit, ten mental, który jest bardzo ważny, że jadąc na reprezentację, spotykają się zawodnicy z różnych klubów całego świata. To nie jest klub, gdzie masz tą atmosferę już taką wypracowaną, ale z drugiej strony sam wiem po sobie, że jadąc na kadrę, każdy z nas przyjeżdżał z uśmiechem na ustach. Nie mogliśmy się doczekać zgrupowania, a jak wychodziliśmy na boisko, moglibyśmy słabsi być, ale na pewno generalnie nikt nie odstawiał nogi, czy nie mówiliśmy o sobie, że zabrakło nam zaangażowania. I wiesz, i tak patrząc teraz na te eliminacje, to trochę przykro to się ogląda. I teraz zadałeś mi pytanie o Michała Pobierza, czy go obwiniam. Nie, powiedziałem, że miał szansę wywalczyć awans swoimi decyzjami, swoim ustawieniem. Sam powiedział o sobie, nie jestem cudotwórcą. A właśnie mi się wydawało, że my w momencie, w jakim nasza kadra znalazła się w miejscu i w jakiej sytuacji, że my potrzebowaliśmy cudotwórcy. I ja przyznaję Michałowi rację, nie jest cudotwórcą. Aczkolwiek nie chcę go teraz, wiesz, jakoś tam weryfikować jego pracy, bo to na pewno przyjdzie czas, bo spodziewają się po prostu więcej. Mimo wszystko spodziewają się. Ale nie trzeba cudu, żeby wygrać z Mołdawią 2-1 na swoim stadionie. Okazuje się, że trzeba. Wiesz, bo to jest tak, że są trenerzy i trenerzy. Dlaczego mówię trenera cudotwórcę? Bo jeżeli niby to jest wszystko takie proste, masz zawodników teoretycznie najlepszych, którzy grają dobrze w klubach, tylko że jest coś takiego jak ta tak zwana filozofia gry, ustawienie. Dam przykład Rakowa-Częstochowa. Raków-Częstochowa swoją filozofią, ustawieniem, wolą walki, zaangażowaniem, bardzo też ważne, co ta drużyna robiła po stracie piłki, wygrywała mecze z lepszymi drużynami. Nawet teraz, awansując do Ligi Europy, bo ja myślę, że Karabach był lepszą drużyną, czy nawet Aris Limassol piłkarską był lepszą, a z drużyną, która była zdecydowanie lepsza, czyli Kopenhaga, tam był taki, wiesz, mecz na tu jedna bramka, niewiele tam jedna brakowało, bramka. Tak niewiele naprawdę. Brakowało, dokładnie. Więc to jest to, o czym mówię. To jest organizacja gry i wyciąganie najlepszych atutów zespołu, które później w wyniku meczu przekładają się na twoje taką wartość dodaną. I tego mi w tej reprezentacji brakuje. Ja nie widzę tutaj to, co mówi Michał Probierz, że my tutaj gramy dobrze pressingiem i tylko musimy to udoskonalić, bo mi właśnie cały czas brakuje tej agresji. To zagraliśmy z Mołdawią, z Łotwą, przepraszam, w tych pierwszych 15 czy 20 minutach, ale nie widziałem tego. Ani z Mołdawią, która właśnie Mołdawia nas zmiażdżyła agresją u siebie znowu, ale też z Wyspami Owczymi. I tu byłem bardzo zaskoczony, że to był taki
test mecz. Nie groziło tam nam nic, no umówmy się, tam na prawej obronie gra kierowca autobusu, w środku obrony facet, który sprzedaje mięso na co dzień gdzieś tam w sklepie i nie obrażam tych piłkarzy, broń Boże, mówię tylko, że są amatorami, tak? Mhm. I piłkę nożną uprawiają sobie przy okazji i dziwię się, że my tam nie wyszliśmy, testując pewnych założeń, które później byłyby nam potrzebne właśnie w meczu z Mołdawią. I to mnie bardzo dziwi. I dlatego trochę nie kupuję tej narracji trenera Michała Probierza, bo jednak mimo wszystko uważam, że trzy mecze to jest spory jakiś potencjał. Natomiast to, że każdy trener, bo to dotyczy wszystkich trenerów reprezentacji, każdej na świecie, powie, że mam mało czasu. Oczywiście, dlatego musisz być tym wyjątkowym, tym special one, mhm. który wie coś więcej niż trener klubowy, bo on ma czas pracować z reprezentacją, a tego nie masz, dlatego musisz być wyjątkowy, musisz mieć wizję, filozofię i też wiedząc, że masz tych piłkarzy, dopasować do nich najlepszy wariant gry. Czyli jak? Kiedy ma się złą filozofię reprezentacji, złe założenia taktyczne na przykład, złą strategię, to odbierasz jakość piłkarzom. Można tak powiedzieć, bo to też jest, wiesz, wielkość trenera powoduje, że z piłkarza wyciągasz to, co jest najlepsze. Jeżeli dasz Sebastiana Szymańskiego to, co zrobił Sousa na prawym wahadle, to możesz być pewny, że no nie zagra dobrze, bo to nie jest jego pozycja. Mhm. Bo jest lewonożny, bo lubi grać w środku i gdzieś tam będzie zagubiony, tak? Jeżeli skrzydłowego dasz na wahadle i każesz mu bardzo mocno pracować i wracać się do defensywy, to też może być różnie, no bo można powiedzieć, że Kamil Grosicki jest tutaj przykład skrzydłowym, a nie wahadłowym. Różnica polega na tym, że jeżeli gramy z wahadłowymi, to gramy z trójką obrońców, więc lewy i prawy wahadłowy w pewnych momentach, kiedy nie mamy piłki, muszą wracać do linii i tworzyć tak zwany pięcioosobowy blok obronny. Mhm. Ale muszą wiedzieć, jak to się robi, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że i ja generalnie wtedy, kiedy dowiedziałem się, że Fernando Santos został zwolniony, byłem pewny, że selekcjonerem będzie Marek Papszun. I wydawało mi się to tak oczywiste, bo miał taki swój, no taki gorący, najlepszy okres w karierze, udowodnił, że potrafi naprawdę... No i czekał, nie miał pracy. Tak, nie? I nie miał pracy, widzisz. I tym bardziej byłem właśnie, nawet tak się zastanawiałem, mówię, ale ten Marek Papszun to jest taki szarlatan. Nie podjął pracy w Rakowie, skąd mógł się widzieć, że ta reprezentacja będzie tak słowo grała? I że dostanie propozycję. Okazało się, że nie dostał jej. Byłem bardzo zdziwiony, więc wiesz, to też nie... Byłem rozczarowany, może tak, bo to był mój wybór, co nie jest powiedziane, że byłoby tak, jak mi się wydaje, że mogłoby być, ale wydaje mi się, że moglibyśmy mieć z Markiem Papszunem większe szanse na to, żeby jednak te mecze wyglądały trochę inaczej. Są takie, a propos atmosfery w reprezentacji, są takie opinie, że piłkarze reprezentacji się nie lubią. Wiesz co, ja nie wiem, czy oni się nie lubią, ale czasami mam wrażenie, że są znajomymi z pracy. My tak mówimy, piłkarze, o tym, kiedy przychodzisz na trening, powiesz do kolegi cześć, jak wchodzisz i cześć, jak wychodzisz. Nie znamy nic z nim słowa, zdania, czyli znamy się tylko, bo wspólnie pracujemy. Ale jednak potrzeba czegoś więcej, tak? Potrzeba, wiesz, niż cześć, cześć. Tak, tak, potrzeba. To jest ta atmosfera, którą często starają się robić trenerzy. Nawet ja pamiętam, jak Tomek Iwan był dyrektorem reprezentacji, to nawet miał za zadanie od Adama Nawałki, żeby takie robić, wiesz, jako kaowiec tak zwany, działania w takich grupach, podgrupach albo w całej grupie właśnie po treningu. Gdzieś pojechali na gokardy, zrobił ognisko im, czy jakiegoś tam, wiesz, grilla, posiedzieli, pośmiali się. No niedawno Robert Lewandowski zaprosił na kolację, kiedy trzeba było trochę załagodzić atmosferę po jego wywiadzie. No właśnie, nie wiem tylko, czy to zdjęcie, które się gdzieś ukazało daleko od siebie, niektórzy siedzieli i czy nie było tak, że jednak mimo wszystko rozmawiali ze sobą ci najbliżsi, którzy siedzieli w tym. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że szatnia żyje swoim życiem i jeżeli uda się zbudować atmosferę taką prawdziwą, że to są, nie muszą być przyjaciółmi, ale są to naprawdę koledzy, którzy się lubią, którzy za siebie walczą, to później widzisz to na boisku, bo później, kiedy drużyna jest taka, nie powiem, że nie poobrażana na siebie, ale powiedzmy, bo wygląda to tak, może wyglądać, że komuś nie zależy, prawda? Że jeden straci piłkę, drugi za niego nie powalczy i tak dalej. To właśnie w tych drużynach, gdzie jest ten tak zwany team spirit, co trenerzy bardzo chcą wypracować i bardzo mocno się starają, szczególnie w tych drużynach, które powiedzmy piłkarsko nie są, nie wiem, Hiszpanią, Francją czy Argentyną, tak, albo Brazylią, to wtedy tutaj wola walki, no jak pokazała nam Albania, tak, czy Mołdawia, jest w stanie zrobić sporo, więc tutaj muszą zawodnicy jednak zdać sobie z tego sprawę, a czasami właśnie mam takie wrażenie, że niektórzy uważają, że im się może więcej należy, jeżeli chodzi o popularność, a może komuś, że tego chwalą, a mnie nie, albo on to jest traktowany wyjątkowo, a przecież ja też gram w wielkim klubie i tak dalej. I gdzieś to się wszystko rozmywa. Przynajmniej tak to wygląda. Sami piłkarze mówią, że atmosfera jest okej. Ale myślę, że to jest tak, że no, co mają mówić z drugiej zawsze strony. Zawsze tak będą, wiesz, mówić. Chociaż szanowałbym kogoś takiego. Widzisz, to jest tak, że jak po tym wywiadzie Roberta Lewandowskiego, ja bardzo ciekawy byłem głosów naszych piłkarzy. Mhm. I powiem
ci ze środowiska dziennikarskiego, bo akurat ja się nad tym zastanawiałem, ale powiedział ktoś inny. Bardzo dużo stracił Jan Bednarek. Mhm. Tym, co powiedział. Jan Bednarek powiedział, Robert ma prawo, żeby tak o nas powiedzieć. Czyli o nim, że jest bez charakteru, że nie dojeżdża, że w ogóle nie dźwiga presji spotkania i tak dalej. No generalnie to nie było miłe, co powiedział o swoich kolegach. Myślał tak, więc powiedział i Arkadiusz Milik na przykład powiedział, że takie rzeczy powinny załatwiane być w szatni. I to jest coś, no tak, co rozumiem. Nie zaogniasz, ale zdajesz też sygnał, że jednak nie podoba ci się to. No nie pierzemy brudów poza publicznie, rodziną. Tak? Dokładnie. I kilku piłkarzy zajęło, tak jak Bartosz Bereszyński też generalnie powiedział coś w stylu Arkadiusza Milika, więc wiesz, a teraz sobie wyobraź, co oni myślą w głowie, jeżeli mówią tak delikatnie, ale jednak zaznaczają, że przynajmniej niektórzy, że to nie było okej. Okay. Natomiast ci, którzy uważali, że no, w sumie może tak o nas mówić, to ten charakter właśnie chyba to jest coś, co decyduje właśnie w takich trudnych momentach. I później nie byłem zdziwiony, że Jan Bednarek nie został powołany. Chociaż trener klubowy bardzo go chwali w Southampton ostatnimi czasy, że podobno nawet... Sporo gra i nawet zachowuje się jak lider na boisku i tak dalej, więc chciałbym i życzę mu, żeby przełożył to oczywiście na poziom reprezentacji, bo my potrzebujemy. Ja myślałem, że w ogóle Jan Bednarek grając z Kamilem Glikiem, że przejmie po nim te tak zwane liderowanie w linii obrony, bo miał się od kogo uczyć, bo miał kogo podglądać, bo miał go bardzo blisko i czasami nawet Kamil Glik przesuwał go, ustawiał, asekurował i tak dalej, więc mógł bardzo mocno obserwować, że nawet oglądając sobie te mecze później gdzieś, wiesz, z odtworzenia, jak się zachowuje Kamil Glik, którym on będzie za jakiś czas, ale chyba tego nie robił. Za chwilę wrócimy, chwila przerwy. Sportowy czwartek. Zaprasza Wojciech Zawioła. Radosław Majdan w Sportowym Czwartku cały czas. Radek, powiedz, czy my mamy dobrych piłkarzy? Albo na ile dobrych piłkarzy? Bo nie wiem, czy stać nas na to, żeby odstawiać Krychowiaka, odstawiać Glika, odstawiać czasami Bednarka, który jest chwalony przecież. Ja nie mam przekonania do Bednarka, ale jednak mimo wszystko te dobre opinie zbiera. Tak, wiesz co, no generalnie takie hasło, jeszcze raz wrócę po tym dniu, kiedy byliśmy zachwyceni naszą grupą, było jedno. To jest czas na zmiany pokoleniowe, transformacja i tak dalej. Możemy sobie przećwiczyć parę rzeczy. Tak, że tak jak powiedziałeś, nawet nasza babcia byłaby tutaj trenerem i też byśmy z tej grupy wyszli. Niestety nie jest tak. I z tymi młodymi to jest tak różnie, powiem ci szczerze, bo problem naszych młodych piłkarzy jest tak, jak widać na przykład po Jakubie Kamińskim czy Michale Skurasiu. Wyjechali za granicę i przestali grać w swoich klubach. I to widać, bo wtedy, kiedy Jakub Kamiński dostał szansę w reprezentacji, czyli w meczu z Mołdawią, później chyba z Albanią również jedną połowę grał, był słaby. Po prostu widać, że nie ma rytmu meczowego. Michał Skuraś, bardzo podobna sytuacja. Wcześniej Michał Karbownik dostał szansę z Czechami właśnie i po pierwszych 45 minutach już więcej na kadrę nie przyjechał. I szkoda, bo gdzieś tam kibicowałem temu chłopakowi. Ta lewa strona zawsze u nas w kadrze to jest deficyt i potrzebujemy piłkarzy lewonożnych, więc czy na lewą stronę cieszę się, że Nikola Zalewski i jednak po takim ciężkim okresie, bo Nikola Zalewski, tak, po Mistrzostwach Świata praktycznie z formą zjechał do zera. I dopiero w ostatnich tygodniach, może miesiącach, wtedy, kiedy wybuchła ta afera, co jest ciekawe, kiedy ta afera, kiedy został posądzony o korzystanie z Buchmachera, obstawienie zakładów przez jednego chyba z tam paparazzi, który się ostatecznie z tego wycofał, nagle on zaczął grać dobrze, tak jakby to go zdeterminowało, zmotywowało. Ja wam teraz pokażę. Albo zbiegło się w czasie, tak. I Nikola Zalewski zaczął grać naprawdę nieźle. A w reprezentacji zagrał najlepiej, był naszym najlepszym piłkarzem, więc ja też się tak nad tym zastanawiałem, bo to jest takie trochę populistyczne. To już teraz zmiana pokoleniowa, grają młodzi. Sami młodzi zawodnicy nigdy sobie nie dadzą rady. Muszą mieć obok siebie ludzi doświadczonych. Więc najlepszy jest balans, kiedy mamy i doświadczonych, i takich, którzy są tak zwanymi liderami, bo właśnie stąd ta wypowiedź Roberta Lewandowskiego w rozgoryczeniu, że cały czas on zbiera te cięgi i ta krytyka po przegranych meczach jest skierowana w jego stronę, więc on trochę chciał to światło skierować w stronę swoich kolegów, mówiąc, że przecież wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ten wynik. A młodzi piłkarze, no trudno oczekiwać, że jak ktoś przyjeżdża pierwszy, czy drugi, czy trzeci raz na kadr, że nagle wyjdzie, wiesz, walnie pięścią w stół, czy butami w podłogę i powie, panowie, weźcie się do gry, tak? Bo sam nie wygram. No więc to jest złożony proces właśnie, że budujesz tych liderów i oni muszą odchodzić jednak powoli, ewentualnie następni muszą ich zastępywać. I to nie tylko tak, jak to trochę taka, no nie wiem, jak traktować wypowiedź Jakuba Kamińskiego, który mówi, że będzie kiedyś kapitanem, czy chciałby, czy będzie...
tej kadry. Ja jednak jestem z pokolenia, że najpierw się grało i udowadnialiśmy na boisku i ktoś mówi, ten chłopak jest naprawdę urodzonym liderem, a nie, że my po prostu o tym, wiesz, łatwo jest powiedzieć. No pokazuje jego ambicje. Wiesz, tam ambicje, oczywiście, ale ja wolę widzieć charakter, wiesz, charakter, którym piłkarz, jak to się mówi, piłkarz mówi na boisku swoją grą i tak dalej. Oczywiście, jeżeli ma tą tak zwaną boiskową charyzmę i jest tym liderem, bo myślę, że Grzegorz Krychowiak był tym liderem. Nawet czasami miałem wrażenie, że aż tak bardzo charyzmatycznie w niektórych meczach pokazywał swoje liderowanie, że gdzieś tłamsił Piotra Zielińskiego, bo miałem naprawdę takie wrażenie, że ten Piotr gdzieś tam nie może się wybić z tego cienia, który nad nim robił Grzegorz Krychowiak swoją osobowością. I wiesz, i teraz to też jest mądrość trenera, że widzisz, kto już ci nie jest potrzebny. Wiesz, no Grzegorz Krychowiak to jest w ogóle postać, o której dużo się mówiło. Taka bardzo, jeżeli chodzi o opinię kontrowersyjna, prawda, że już dużo mówiło już osób, dobrze, niech już sobie da spokój i tak dalej, że zwalnia grę, że ma straty i tak dalej. On sam jeszcze gdzieś, być może gdyby nie dostał sygnału, że nie zostanie powołany, to może by jednak jeszcze wiązał jakoś przyszłość z naszą reprezentacją, ale idzie no młodość. Ja bardzo ubolewam, że Jakub Moder doznał tą kontuzję i myślę, że moim takim największym rozczarowaniem ostatnich takiego czasu po mistrzostwach świata, tych eliminacji, to jest Krystian Bielik. Ja uważałem, że to jest następca naturalny Grzegorza Krychowiaka. To od kilku lat tak się mówiło, tak, nie? Że to tak, jest tak. Taki... I mamy też trochę pecha, mamy no Paweł Dawidowicz, bo z drugiej strony szukałem lidera w linii obrony i patrząc na to, jak Paweł Dawidowicz, który o dziwo nie jest w ogóle wykorzystywany przez trenerów, nawet jak jest w niezłej formie. Sousa go powołał, on grał przeciwko reprezentacji Anglii, gdzie zremisowaliśmy 1-1 na Stadionie Narodowym. I z tego, co o nim mówią dziennikarze włoscy, eksperci od Ligi Włoskiej, to jest facet, który jest zastępcą kapitana, który czasami wyprowadza zespół, który jest prawdziwym liderem linii obrony grającej w bloku trzyosobowym, czyli takim systemie, w jakim my gramy. Ale niestety nie ma zdrowia. Nie ma zdrowia w sensie kontuzje. Go nie omijają i znowu jest skontuzjowany i tak dalej. Więc no to też trzeba przyznać, że nie jest łatwo być selekcjonerem dzisiaj, bo młodzi, których chciałbyś wstawić, na których chciałbyś postawić, nie grają w swoich klubach, nie mają formy. Starsi, którzy mieli być liderami, no tak jak Kamil Glik, no teraz wrócił do Krakowi i tam no nie gra. Grzegorz Krychowiak już zwalniał grę na tyle, że chyba już więcej tej reprezentacji dać nie mógł. Arkadiusz Milik, jako też jeden z liderów Szczera, jak to policzyliśmy ze statystyki, jedną bramkę w roku w reprezentacji, więc trochę ciężko się tu oprzeć, wiesz, i ani nie ma młodych, ani już ci, o których my mówiliśmy dobrze jeszcze kilka lat temu, 2-3 lata temu, bo ja mam wrażenie, że my patrząc na tą reprezentację, w ogóle na reprezentację Polski, patrzymy w kontekście tych ostatnich, nie wiem, 10 lat, że kiedy my już weszliśmy na ten poziom, zaczęliśmy awansować do turniejów, to już taki apogeum to był 2016, tak? I ta tak. Wspaniała gra reprezentacji Adama Nawałki. I my trochę tam gdzieś życzeniowo zostaliśmy w tym momencie, że nie możemy zejść z oczekiwań, bo mamy, tak jakbyśmy już uważali, że nam się to należy i ta reprezentacja, niezależnie kto w niej zagra, to ona musi wykrywać, bo nasi piłkarze grają w niezłych klubach. A teraz powiem ci ciekawostkę. W meczu z Mołdawią grał mistrz Holandii, grał mistrz Hiszpanii, wicemistrz Anglii, mistrz Grecji. Mówię o naszych reprezentantach. Wojciech Szczęsny, który byłby pewnie wicemistrzem, ale za te 15 punktów, które ich odebrali, też nie grał. Więc patrząc na naszych reprezentantów, na kluby, na to, co osiągają gdzieś z klubami. A, Piotr Zieliński jeszcze, mistrz Włoch. No tak. To zobacz, to jest coś niewiarygodnego, tak? I że oni nie potrafią stworzyć drużyny. No bo jest coś takiego, że na pewno wszyscy oni, albo większość z nich, jednak grają w lepszym otoczeniu. Na pewno Piotr Zieliński ma wokół siebie w Napoli lepszych piłkarzy, podobnie jak Robert Lewandowski w Barcelonie, niż w reprezentacji Polski. To jest oczywiste. Prawda? Jest to oczywiste. Więc dlatego czasami ciężko nam i kibice zadają sobie to pytanie, dlaczego Piotr Zieliński nie jest Piotrem Zielińskim w reprezentacji, a w Napoli świetnie gra? Bo Piotr Zieliński to nie jest zawodnik, który weźmie piłkę, okiwa 10 rywali i jak kiedyś Pele czy tam Maradona. Nie, Piotr Zieliński jest jakby się mówi klockiem układanki, który cały czas rotuje. On ci odegra piłkę, ale musi mieć dokładne zagranie i on może otworzyć podanie prostopadłym, ale ktoś musi, przeczytając grę, wiedzieć, że Piotrek właśnie na bazie tej swojej finezji, bo to jest wielki piłkarz. Piotr Zieliński naprawdę, jeżeli chodzi o umiejętności, jest wielkim piłkarzem. On potrafi bardzo dużo. On dzisiaj daje go do Realu Madryt i uważam, że nie odstaje. Jest jednym z nich. Naprawdę. Jest jednym z nich w Barcelonie, w Realu, bo jest zaawansowany technicznie i też wydaje mi się, że potrafi zagrać bardzo niekonwencjonalnie. Ale wtedy, kiedy
kiedy sprzyja środowisko naturalne, czyli gra się kręci, jak to się mówi. No i właśnie dlatego zadałem ci pytanie, czy my mamy dobrych piłkarzy, bo ciągle gdzieś w tych komentarzach kibiców po meczach reprezentacji czyta się, że to są partacze, że to są słabeusze i że im się nie chce. Akurat dzisiaj przeczytałem takie zdanie Probierza, że to jest nieprawda i że ich to bardzo boli, kiedy czytają, że im się nie chce, bo to jest nieprawda. Nie, im się na pewno chce. Ja na pewno. Nie sądzę, bo to było... Nie mam wątpliwości. To jest natura sportowca. Tak. No wychodzi na boisko i gra, bo mi się chce. To jest oczywiste dla mnie. Tak, tak, bo czasami też grałem takie mecze, że my uważaliśmy, że zrobiliśmy wszystko, że wiesz, walczysz, jesteś, wiesz, powiedzmy, no nakręcony i wydaje ci się, schodzisz zmęczony, a później nawet oglądasz ten mecz i nagle, wiesz, to jest trochę tak, że nie ma takiej synchronizacji, że jak biegają, to tak jak gra w pressingu, jak jeden tylko z 10 zawodników idących na pressing zatrzyma się, nie podejdzie, nie zamknie tej tak zwanej przestrzeni, to jest luka, która umożliwia rywalowi wyjść spod tego pressingu i rodzi się problem, więc czasami też mam wrażenie, że kilku biega, a kilku w tym momencie się zamyśli, albo dziś nie przeczyta intencji i później jest zmiana, to ci nie biegają, a ci biegają, że zespół, po prostu zespół, my nie mamy na dzisiaj zespołu. Mamy piłkarzy, nie mamy zespołu, ale też mamy problemy w poszczególnych liniach, bo linia obrony dzisiaj to jest dla mnie jeden wielki znak zapytania, a to jest bardzo ważna formacja, bo no często się tak mówi, że linia obrony jest jak fundament w domu, od tego się zaczyna budowanie drużyny, a my co mecz mamy inny skład, przyjeżdża Paweł Buchniewicz pierwszy raz na zgrupowanie i wchodzi od razu w jednym z najważniejszych meczów do pierwszego składu. Wcześniej Patryk Peda, zawodnik Serie C, który grał i z Wyspami Owczymi i z Mołdawią, czyli ten najważniejszy mecz, który mógł się wydarzyć nam teraz, kiedy jeszcze mieliśmy co ratować, a nagle nie ma go w meczu z Łotwą, czyli tak naprawdę jakby Inis siedzi na ławce w meczu z Czechami, czyli... To po co grał wcześniej, nie? No właśnie, albo po prostu selekcjoner uważał, że poradzi sobie, a no... Nie wiem, no, nie chcę tego chłopaka oceniać, bo też nie chcę mu robić krzywdy, bo uszanuję bardzo, że on w serii C za chwilę będzie w serii B, bo jest wypożyczony. Natomiast ja nie wiem, czy też w środowisku, w którym się obracasz na dzień taki normalny, kiedy trenujesz z zawodnikami trzeciej ligi, kiedy grasz w tej trzeciej lidze i nagle jesteś w poziomie reprezentacji, to czy jednak nie jest to trochę za duże wyzwanie? Ale tutaj właśnie doszliśmy w końcu też do Michała Probierza, bo to on jest od zbudowania drużyny. Mówisz, że nie mamy drużyny, mamy piłkarzy. To on jest od zbudowania drużyny. Być może jeszcze też kapitan, który musi całą kupę tych piłkarzy trzymać w ryzach, bo to też pewnie jest jego rola. Tak, widzisz, i dlatego ja na przykład też niektórych już decyzji Michała Probierza nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego wyszliśmy trzema defensywnymi pomocnikami na mecz z Czechami. Oczywiście Jakub Piotrowski, ktoś mi powie, on w klubie czasami gra nawet na dziesiątce, ale to jest zawodnik pozycji numer 8 tak naprawdę i kiedyś też grywał na pozycji numer 6, ale taki plus, że jednak cały czas myślał o ofensywie. Natomiast dziwiłem się, że nie gra Sebastian Szymański, który jednak mimo wszystko no, potrafi dochodzić do sytuacji strzeleckich, bo na tym bazuje grając w Fenerbahce. Ma chyba 7 goli i 4 asysty. Więc de facto jest chyba w swojej takiej szczytowej formie, więc tych decyzji już nie rozumiem, tak samo jak nie rozumiem na przykład Patryk Dziczek, a nie Slisz w meczu z Mołdawią, prawda? Po przerwie była ta zmiana, więc to jest kolejna jakaś taka decyzja selekcjonera, która się jednak nie obroniła, bo później już z Czechami nie był, nawet nie wszedł na boisko, tak? Już grali, na tych pozycjach nagle się pojawił Damian Szymański. I wiesz, i teraz ktoś, kto jest, że tak powiem, zwolennikiem trenera Probierza, powie mi, dobrze, ale trener musi sprawdzić, gdzie się ma przekonać, jak nie tutaj, wiesz. Aha. No ale to jest trochę za proste wytłumaczenie, bo jednak dlatego mówiłem o tym, o tej inności pracy w klubie, a w reprezentacji. W reprezentacji nie ma. Właśnie musisz czasami to wiedzieć, że taki zawodnik, jeżeli dziennikarze zastanawiają się, że dlaczego Dziczek gra z Mołdawią, i to był jeden z takich tematów, które bardzo zdziwiły nas na przykład w studiu, że tutaj powinien grać Slisz. I nagle selekcjoner jednak po przerwie robi zmianę. Czyli de facto mówiłeś prawdę. No, potwierdziło się to, co nam się wydawało. I później takich decyzji było sporo takiej niekonsekwencji. Aczkolwiek nie mam na myśli Arkadiusza Milika, bo za to na przykład niektórzy obwiniali albo inaczej uważali, że to jest niekonsekwentne, bo Michał Probierz bronił go, wstawił go dwa razy w pierwszym składzie, ale tak jak powiedziałem, no nie było liczb, nie było takich chyba argumentów, a mentalnie też dostał od selekcjonera duże wsparcie, więc skoro wraca Robert Lewandowski, musisz z trójki Milik, Buksa, Świderski, kogoś wysłać do domu albo nie zaprosić na zgrupowanie, no to jednak Buksa, powiedzmy, i Świderski się obronili, strzelił bramkę jeden w jednym z rywalem, a drugi z drugim, więc przykład Bednarka pokazuje, że to nie jest, jak to się mówi, czerwona kartka na rok, tylko jeden, czasami dwa mecze i jeżeli udowodnisz jakość,
formę w klubie, to wracasz. Ale zdecydowanie to jest bardzo ciężka. Dlatego to jest nazwa selekcjoner, a nie trener. Bo właśnie to jest coś, co musisz mieć ten tak zwany szósty zmysł, że my możemy sobie dewagować kibice, dziennikarze, eksperci, ale my nie jesteśmy selekcjonerami, bo właśnie selekcjoner został wybrany po to, że on wie dużo więcej od nas, nawet z tych dwóch dni z treningu, bo ma sztab ludzi, którzy jeżdżą po Europie, oglądają i później to wszystko musi złożyć w jedną całość. I jeszcze raz wrócę do tego meczu z Czechami, bo jeżeli mamy taki środek, jaki mamy, a przecież to my mieliśmy prowadzić grę, to my mieliśmy narzucić swoje warunki gry, a to, uważam, był wariant taki defensywno zabezpieczający nas przed agresją Czechów. Czyli tak jakby pamiętał selekcjoner, jak Czesi nas dopadli w Pradze w pierwszym spotkaniu, to lepiej dam trzech defensywnych pomocników, którzy walczą, a którzy no, w rozegraniu nie są jakimiś wirtuozami, ale będą walczyć i będą odbierać piłkę. No to trochę mi się to gryzie z pojęciem, że ten mecz miał być dla nas meczem, który wychodzimy od początku i chcemy wygrać, a żeby było jeszcze bardziej dziwnie, to Czesi w drugiej minucie czy w trzeciej mogli prowadzić 2-0. Mimo tego naszego teoretycznie defensywnego ustawienia. Powiedziałeś dzisiaj takie słowa, że na Mistrzostwach Świata w Katarze nie chciałeś, żeby Polacy wyszli z grupy. Nie w takim stylu. Wiesz co? Inaczej powiedziałem, nie cieszyłem się z tego awansu i nie spodziewałem się, że awans może być osiągnięty w tak słabym stylu, bo zawsze uważałem i uważam, że Mistrzostwa Świata powinny rozwijać piłkarsko zespół, a one nas nie rozwinęły. No to w takim razie pójdę dalej z tym tokiem myślenia. Czy teraz też wolałbyś, żeby nie było tych baraży? Wiesz co, uważam, że szczerze my na nie nie zasługujemy, bo byliśmy jak Mołdawia w tej grupie, natomiast z całego serca życzę, żebyśmy się zakwalifikowali, bo zupełnie inaczej ogląda się mistrzostwa, kiedy jest reprezentacja Polski. I życzę, żeby już teraz widać, jeżeli byśmy trafili, to trafimy najprawdopodobniej do grupy śmierci. I wtedy chciałbym, żeby nasza drużyna grała w piłkę, a nie się bała, albo żebym nie słyszał, że nie walczymy. Żeby właśnie nasza drużyna była taką Mołdawią wtedy, kiedy zagra z lepszymi teoretycznie drużynami od siebie i żeby pokazała ten charakter, ten ząb, żebyśmy mogli z powrotem zacząć szanować naszą reprezentację za te cechy, które po prostu gdzieś zatraciła. Nie widzę tam takiej bezkompromisowości, odwagi. Wiesz, trochę to jest tak, że zastanawiałem się z moim takim kolegą, trenerem. Mówi, wiesz co, zobacz, to pokolenie piłkarzy dzisiaj jest trochę inne. Oni fajnie mówią, tam jest dużo takiej teorii i tak dalej, ale zobacz, ale nie ma szaleństwa. Nie ma właśnie czegoś takiego, że jak mecz wymyka się spod kontroli, to nagle ktoś zrobi coś nieprzewidywalnego, bo oni są tacy właśnie korekt, poukładani, taki trochę syndrom prymusa. A w piłce szaleństwo jest niewiarygodne. A mieliście kogoś takiego w 2002 roku? Mieliśmy połowę takich drużyn. Wiesz, nas był Jacek Bąk, Piotr Świerczewski, Tomek Hajto. Nie, no, to świetnie, na pewno. Tak, że akurat my mieliśmy dużo takich postaci charyzmatycznych, więc nie, oczywiście, że wiesz, z jednej strony nie zasługujemy, ale zawsze jednak kibicuję naszej reprezentacji, bo i zawsze będę, wiesz, skłaniał się ku temu, żebyśmy byli na tych mistrzostwach. Natomiast już jeżeli się na nich znajdziemy, to jak miałbym, to nie jestem zwolennikiem wyjścia za wszelką cenę. Ja powiem ci szczerze, tak jak też a propos Mistrzostw Świata, przyglądałem się reprezentacji Kanady i reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Grali bardzo naiwnie, bardzo ofensywnie, dużo biegali, a w końcówce brakowało im sił i byli karceni. I powiem ci, wtedy sobie pomyślałem, przy naszym awansie, a ich braku awansu Kanady, to jak my pojedziemy do nich na Mistrzostwa Świata, to przegramy 0-4, bo oni nas fizycznie tak zmaltretują i nas zniszczą, bo oni grają tak cały czas w piłkę. A my gramy w piłkę, wybijając piłkę w krzaki, blisko siebie, cofamy się na 30 metr. A to jest coś ciekawe, bo statystyki z Mistrzostw Świata mówią, mimo tego, że staliśmy na linii własnego pola karnego, to pozwalaliśmy na bardzo dużą ilość strzałów oddanych przez naszych rywali w światło naszej bramki jednak uskutecznić, więc to też trochę to wszystko się gryzło, ale to już jest inny czas teraz, więc no, ja na razie no, po prostu nie widzę rozwoju tej drużyny, tak? Pojawiają się nowi piłkarze i też patrząc na razie na nazwiska, to też nie robi wrażenia, tak? Że to jest drużyna, która rzeczywiście się buduje i być może my musimy się teraz przyzwyczaić, że to słowo kryzys, czyli drużyna, która zaczyna formować się od podstaw, będzie zespołem, który nie zakwalifikuje się na zbliżające się Euro, bo byłoby to dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie. Jak miałbyście mnie zapytać, jakie jest moje zdanie, uważam, że nie mamy szans się zakwalifikować. Chociaż mam nadzieję, że się mylę i nasi reprezentanci bardzo mile mnie zaskoczą. A jak nie zakwalifikujemy się na Euro, to uważam, że również na następnym Mistrzostwie Świata się nie zakwalifikujemy. Więc myślę, że to taki czas będzie, taki powrót do lat takie 90. lata, kiedy no my do Korei i Japonii w 2002 roku po 16 latach się zakwalifikowaliśmy. Ja nie mówię, że i nie sądzę, że to będzie tak długi okres. Mam nadzieję, że jednak
to będzie szybciej ta ewolucja naszych piłkarzy, ale też trzeba pamiętać, że po drodze będziemy spadali coraz niżej w rankingu i będziemy po prostu mieli w grupie już nie jeden dobry zespół, lepszy od nas zdecydowanie, tylko na przykład dwa. I tutaj się rodzi problem, że skoro nie możemy sobie poradzić z taką grupą, z jaką poradziliśmy sobie teraz, to my już długo tak łatwej grupy naprawdę mieć nie będziemy. Dziękuję ci bardzo, Radek. Dziękuję również. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się w lepszej rzeczywistości. Ja mam nadzieję, że właśnie. I powiesz mi, mówiłeś, że się nie zakwalifikują, a nasi a piłkarze. Jedziemy. I ja powiem wtedy, na szczęście się myliłem. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Sportowy czwartek zaprasza Wojciech Zawioła.